Stawiam sobie pytanie, czy dzisiaj przy współczesnych środkach komunikacji medialnych, ale też i społecznych, bo przecież jest bardzo dynamiczna nasza codzienność, a tym bardziej świąteczna. Wystarczy spojrzeć na drogi, na szlaki komunikacyjne i na telefony, które rozgrzewają się do czerwoności z życzeniami. Powtarzam pytanie, czy przy dzisiejszych mediach współcześnie uzbrojonego człowieka narodzenie Pana Jezusa obiegłoby świat lotem błyskawicy, tak jak to się chętnie mówi o różnych ważnych wydarzeniach. Czy miałby Pan Jezus obsługę medialną? I czy cały świat by dowiedział się o tym wydarzeniu, które przecież dla całego świata odwieczny Bóg przewidział? Wydaje mi się, że nie. Bo przecież narodzenie Pana Jezusa to wydarzenie, które przyszło na ziemskie nasze gospodarowanie w bardzo niekorzystnym czasie i niekorzystnym miejscu. Po pierwsze, zakątek wielkiego imperium, któż by się interesował jakimiś peryferiami, obrzeżami. A po drugie, najniższy poziom społeczny. Wędrująca rodzina, bezdomna, nawet bez możliwości zamówienia hotelu, nie byłoby obsługi i długo świat czekałby na wiadomość, że Bóg stał się człowiekiem. Skąd to zahamowanie, albo dlaczego ta opieszałość? Bo ostatecznie najbardziej wrażliwym medium i równocześnie sprawnym komunikacyjnie to jest ludzkie serce, ludzki umysł. Musi wiadomość najpierw zagnieździć się i przynieść owoce wewnątrz człowieka, wewnątrz jego życia duchowego i wewnątrz jego przekonań. I dlatego też ta ogromna masa wiadomości, newsów, które dzisiaj świat wypełniły, można by powiedzieć, nieprzenikniętą chmurą impulsów, ona praktycznie przebiega nad nami. Ona nie dotyka nas. My może jakiś procent, czy nawet promile tych wiadomości dowiadujemy się, uświadamiamy sobie, ale nie reagujemy na nie postawą, nie podejmujemy decyzji, które by mogły nam życie uporządkować. Stąd też przy całym wdzięcznym bardzo i serdecznie przecież przyjmowanym posługiwaniu mediami, my musimy otworzyć nasze serca, musimy uruchomić tę jedną, jedyną stację odbiorczą i nadawczą, którym jest ludzkie życie, osoba ludzka. Człowiek jest w swojej osobie i w swojej wrażliwości najbardziej sprawną redakcją, najbardziej przekonywującym dziennikarzem, najbardziej skutecznym też nauczycielem życia publicznego. Jezus czekał, długo czekał. Kolenda powie 4000 lat. Naukowcy powiedzą wcale nie 4000, tylko całe miliony lat. To nie jest ważna ta chronologiczna data. Jezus czekał na otwarcie, na wrażliwość serca. I Ojciec Niebieski, gdy nastała pełnia czasu, zesłał Syna swego. I dalej czeka. I dalej czeka 2000 lat. I dalej posługuje się na bieżąco nowymi, coraz nowszymi środkami komunikowania. I dalej po staremu czeka na otwarcie serca ludzkiego. Życzymy sobie w okresie Bożego Narodzenia tego zatrzymania na chwilę najważniejszego sygnału z chmury medialnej. Zatrzymania pomaga nam w tym nie tylko gwiazda betlejemska, która zatrzymała się nad stajenką i nie tylko ta mała garsteczka pierwszych uczestników wydarzenia historycznego, pasterze, królowie,
pod opieką i pod obsługą szczególną anielskich pracowników mediów zatrzymujemy się. Mamy szansę, bo to od nas zależy, bo to w nas Bóg się rodzi, bo to my możemy tym rodzącym nadzieję orędziem obdarzyć najbliższych, bo to my możemy stworzyć społeczne odniesienia, bo my możemy też stać się częścią i to najbardziej skuteczną i najbardziej niezbędną częścią medialnej komunikacji współczesnego świata. Te życzenia oczywiście przede wszystkim w kierunku każdej stacji telewizyjnej, każdej stacji radiowej, każdej redakcji, ale skoro jesteśmy gośćmi toruńskich mediów i toruńskich dzieł, które się rozrosły, to niechby w naszych sercach w sposób bardzo szczególny i wyjątkowy zabrzmiał też głos wdzięczności, taka wrażliwość na to, że dzięki takiej stacji, dzięki takiej pracowitej załodze medialnej może świat obiegać codziennie, obiegać lotem błyskawicy wiadomość, że Chrystus się narodził. I tu wracamy znów do tego dobrodziejstwa, które w sposób bardzo bogaty zostało wykorzystane przez ojca dyrektora i przez zespół redaktorów i przez wszystkie media katolickie. Odkrycie możliwości przedłużenia i przeniesienia naszego serca, naszych przeżyć na przestrzeń publiczną, medialną, światową, kosmiczną. Tego wszystkiego sobie życzymy, klęcząc przed nowonarodzonym Jezusem w Betlejemie.